Brudzika. Tak, 3 złote. Ty, a temu grubemu ktoś na łeb? Na nas, ma takie włosy, żółte, ekipę z Zyrka Brudzika. Dzień testy robicie? Rozjebać Ukraińca na łapę, weźcie pić. Bo go normalnie... Dzięki mordo, ja na live też jestem. Dobra, dawajcie, robimy o mistrza kurwa na łapę. Siema, bądź. 3 złote. Macie zajebiście głośno. Czaj, macie zajebiście głośno. No i go rozpierdalam teraz na łapę. Co? Głośno. Dobra. Powiedz Byku, jak po wygranej? Maciek z planu. 3 złote. Maciek, szukasz planu? Przeprosiłem. To go zaprosiłem, nie? No i zajebiście. Powiedz mi Byku. Powiedz mi Byku, jak widzisz swoją kolejną walkę? Jak jeszcze raz? Jak widzisz swoją kolejną walkę? Kim? Jak widzisz swoją kolejną walkę? No tak widzę, że znowu będę wygrany, kurwa, i będę miał ręce w górze, to... A chciałbyś zawalczyć z Marcinem? Marcin, który? Najman? No, ja wiesz, ja mam wyjebane walki z przegranymi, więc jak chcę, to mogę mu go pożegnać w boksie nokautem, czyli go znokautuję, więc po prostu jak chcę się pożegnać fajnie wygraną, no to niech do mnie nie tapie. To, że jest starszy, to ja go nie będę teraz już prowokował, wyzywał. W dupie mam, czasem mi szkoda po prostu przegranych, więc na pewno nie będę go teraz cisnął, bo nie zależy mi na tej walce jakoś, skoro on przegrał. Bardziej wolę się sprawdzać z wygranymi albo w prawdziwych konfliktach. Napierdolił głupot trochę na mnie, okej, mogę go rozjebać jak chcę w boksie. Okej. Okay. Tak, takie coś widzę, że nie wiem, w boksie może bym widział widowiskową tą walkę, a w MMA, jaką przegrywa z Piechowiakiem, który wszedł z ulicy, to z tą kasją z psychiatryka po prostu szybko przegra. Kumam, dobra, zadzwonię do Marcina, bo jestem ciekawy, czy on będzie chciał jeszcze, wiesz, kontynuować karierę, bo dzisiaj widziałem... Jak on chce, to, że on chce, to mówię, no jak chce w boksie... to mogę go pożegnać w boksie, jeżeli, nie wiem, ma ambicje jeszcze i ma chęć trenowania, to... Kumam. Myśli, że zarozumiałem go tą Kasio w boksie, bo to ona zapraszam, bo w MMA nic nie pokazał, to tyle jedynie w boksie, jak nie to idę po bambra, tańcule, krychę mam, kupę czy tam lupę. Kumam. Lupa na ciebie czeka w oktagonie jeszcze. Słucham? Lupa na ciebie czeka w oktagonie. Lupa czeka w oktagonie, tak? Jeszcze? Tak. A, no jo, bo mi dzisiaj pisał tu na live, że czeka dalej w oktagonie na moją decyzję. Dobra, sztos. Dobra, to trzymajcie się, do zobaczonka, miłej imprezki tam. Dobra, pozdro, piona, trzymaj się. Cześć.